sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dobry wieczór, bardzo miło mi się z Państwem spotkać, a razem ze mną w studiu Wieczornego Ekspresu profesor Bogdan Góralczyk. Dobry wieczór, panie profesorze, witam. Dobry wieczór, witam. Autor książek, m.in. Wielka Gra o Ukrainę, Nowy Długi Marsz, Chiny Xi Jinpinga, sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego, to przede wszystkim. Panie profesorze, dwa istotne ostatnio szczyty, jeden w Hiroshimie, szczyt G7 z udziałem m.in. krajów BRICS, część z nich blisko do tej pory współpracowała z Rosją. Drugi szczyt, Chiny zorganizowały spotkanie przywódców państw Azji Centralnej, tu Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan, czyli też kraje bliskie Moskwie. Czy Pekin właśnie Moskwę chce zastąpić? I ten drugi szczyt to też jest strata kolejnych sojuszników przez Rosję? To zły bardzo tydzień, jeżeli chodzi o Rosję i jej pozycję w świecie? No bardzo zły dla Rosji, dlatego że mieliśmy szczyt w Hiroshimie G7, mhm. To był pomysł z połowy lat 70. ubiegłego stulecia pani Margaret Thatcher i Valérego Giscard d'Estaing, dzisiaj już nieżyjących, żeby skupić ze sobą siedem najważniejszych organizmów gospodarczych wtedy kapitalistycznego świata. I przypominam to dlatego, że pod koniec ery Gorbaczowa, kiedy Związek Radziecki chylił się ku upadkowi, doproszono Gorbaczowa i zrobiono G8. I to G8 istniało, funkcjonowało, przykryło G7 do 2014 roku, a więc do aneksji Krymu. Od tamtej pory ożywiło się znowu G7 i w tym roku jest zupełnie nowa jakość, ponieważ zamiast Rosji jest znowu G8, tylko że jest to Ukraina. Jednoznacznie wynika to z dokumentów i to jest zmiana niewątpliwie strategiczna, bez względu na to, kiedy i jak ostatecznie konflikt u naszych wschodnich granic się zakończy. I to jest jedna zmiana związana z G7, a druga związana z pozycją Chin, która jest udowodniona gospodarczo przede wszystkim i handlowo. Chiny są drugim najważniejszym organizmem gospodarczym na globie, dościgającym Amerykanów, a na pozycjach 3-4 są Japonia i Niemcy, które są czterokrotnie słabsze, mniejsze aniżeli gospodarka Chin. I te Chiny coraz bardziej zaczynają się zachowywać jako nowe mocarstwo, pokazują to co chwila i chyba w najbardziej spektakularny sposób pokazały, tu nie ma przypadku, dzień wcześniej, zanim się odbyło spotkanie w Hiroshimie, było to ten szczyt w dawnej stolicy Chin, Chang'anie, dzisiaj zwanej Xi'an. No i to było wszystko w aranżacji cesarz przyjmuje trybutariuszy. A wszyscy trybutariusze to są przecież były republiki sowieckie, radzieckie. W tym sensie zamiana ról jakże istotna, symboliczna i pokazowa. To zdanie Rosja coraz bardziej osamotniona jest prawdziwe, szczególnie po tym tygodniu właśnie? Rosja nie jest osamotniona. Ma jeszcze pewne wpływy na światowym południu. Na przykład Indie bardzo trzymają dobre stosunki z Rosją, a Chiny prowadzą swoją wielką dyplomatyczną grę. A żeby Rosja była partnerem Chin, oczywiście junior partnerem, słabszym partnerem w rozgrywce dla Chin najważniejszej, tej ze Stanami Zjednoczonymi, tej o światowy prymat, o światową hegemonię. I w tym sensie w interesie Chin leży, żeby Rosja za bardzo nie przegrała, nie pogrążyła się w chaosie, nie rozpadła na części, bo wtedy zamiast partnera w tej rozgrywce geostrategicznej dla nich najważniejszej, będą mieli pacjenta. Będą mieli kogoś może nawet na reanimację. W tym sensie to jest w interesie Chin,
żeby w pewnym momencie tę wojnę powstrzymać i dlatego wbrew dominującej u nas narracji, że propozycje chińskie pokojowe nie mają znaczenia, ja uważam, a nawet coś wiem, że Chińczycy wzięli się za to poważnie, studiują wszystkie rozwiązania i myślę, że będą się uważnie przyglądali, co się dzieje na froncie. Czy Ukraińcy doprowadzą do kontrnatarcia, jakiego? I jesienią tego roku podejrzewam, że jakieś działania w kierunku zasiadania przy stole się rozpoczną. To, panie profesorze, wywołał pan kolejny wątek w tym temacie, jeżeli chodzi właśnie o zabiegi Chin dotyczące procesu pokojowego, który mógłby się rozpocząć. O tym chciałbym, żebyśmy za chwilę porozmawiali, między innymi o wizycie chińskiego wysłannika w Warszawie, dalej w Europie, ale na początku zacznę od sondy. To pytanie do państwa, też związane z uczestnictwem ewentualnym Polski w tym procesie pokojowym. Pytamy państwa, czy Polska w najbliższych dekadach, może do dekady się możemy jednej ograniczyć, bo kilka dekad to już tak odległa przyszłość, że w zasadzie trudno cokolwiek prognozować, ale czy Polska w tej przyszłości mniej, bardziej odległej stanie się europejską potęgą? To jest pytanie, które państwu chcemy zadać. Prosimy też bardzo oczywiście o lajkowanie tej rozmowy, o kliknięcie tych łapek w górę, co pozwoli trafić do większej liczby osób tej rozmowie, temu programowi. Czekamy też na państwa komentarze, na pytania, najlepiej z hashtagiem pytanie właśnie, to nie jest zaskoczenie. Wtedy panu profesorowi z przyjemnością te pytania przekażę. Panie profesorze, a mogę wziąć udział w tej... Oczywiście, tak. No to ja powiem jedno. Polska będzie mocarstwem pod jednym warunkiem, że skończy wojnę domową, czyli powiedzmy po wyborach, bo już w trakcie kampanii wyborczej to się raczej tej polaryzacji się nie... Kolejne wybory. No, jeżeli natomiast będzie nadal popis, to wybijmy sobie z głowy mocarstwowe idee i koncepcje. Ale Polska może być europejską potęgą? Potencjał ma. Natomiast jest wewnętrznie spolaryzowana, rozbita i z takim czymś nie da się zrobić sytuacji mocarstwowej. Ale jak na Stany Zjednoczone spojrzymy, panie profesorze, to czy one nie są na takim poziomie wewnętrznie spolaryzowane? Patrzymy na potencjał i równocześnie Polska jeszcze na dodatek prowadzi wojnę na dwa fronty. To znaczy jesteśmy bardzo wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i NATO w wojnie ukraińskiej. A równocześnie nasze władze prowadzą swoje wojenki i z Berlinem, i z Paryżem, a przede wszystkim z Brukselą. Tak się nie da. Za dużo frontów, po prostu. Po prostu. Panie profesorze, a jeżeli chodzi o wizytę chińskiego wysłannika Li Huaya do Europy w Kijowie, w Warszawie, to uczestnictwo Polski w tym procesie pokojowym jest jakoś symptomatyczne? To jest ważna jest... wizyta bardzo? Ważne, że zostaliśmy wciągnięci do tego procesu? No... Po pierwsze, no zostaliśmy wciągnięci, a nie na przykład Viktor Orban, który bardzo na Rosję i na Chiny gra. W tym sensie Chińczycy dostrzegli, że Polska jest ważnym ogniwem Sojuszu Zachodniego, że to przez Polskę idzie gro z pomocy zachodniej, również włącznie z militarną. No tak. Logistyka na pewno na nas się opiera. Plus jeszcze mamy jeden ogromny atut, który jest dostrzegalny, na zewnątrz bardziej może, bo myśmy się już przyzwyczaili, że jednak było ponad 6 milionów przekroczeń granicy ukraińsko-polskiej od agresji i szacuje się, bo tylko szacunki mamy, ponad 2 miliony ukraińskich kobiet i dzieci przede wszystkim jest na naszym terytorium. To jest duży dla nas atut i to jest czynnik, który się uwzględnia. Natomiast wizyta pana Li Huaya, długoletniego ambasadora chińskiego w Moskwie, pokazuje, że Chiny zaczynają rozpatrywać poważnie kwestie ewentualnego rozwiązania pokojowego i odegrania roli rozjemcy. Im się ta rola podobała ostatnio, bo to prowadzili do historycznego pojednania szyitów z sunnitami, czyli Arabii Saudyjskiej z Iranem. Już dyplomacja chińska wyszła nawet z koncepcją, że może będzie pośredniczyła między Izraelem a Palestyńczykami. Więc w tym kontekście jest również Ukraina. I tutaj jest zderzenie dwóch programów.
chiński, opublikowany w rocznicę rosyjskiej agresji, 12-punktowy program pokojowy. Tak naprawdę 10 punktów to możemy się wszyscy podpisać. Dwa pierwsze są kluczowe. Ustępstwa jednak terytorialne na korzyść Rosji. Prawda? Pierwszy jest, że Chiny nadal nie nazywają tego wojną, tylko kryzysem. To jest dla nas nie do przyjęcia. Bucza, Irpień, Mariupol, nie do przyjęcia. Drugie, że jest tam mowa o integralności terytorialnej, że powinna być nienaruszana. Oni grają swoją grę, mając na myśli Tajwan. Ale dobrze, tylko nie jest wyjaśnione i nie jest jasne, czy oni rozumieją integralność terytorialną w rozumieniu rosyjskim, gdzie Donbas i Krym są po stronie rosyjskiej, czy ukraińskim. Natomiast Wołodymyr Zełenski przedstawił 10-punktowy plan pokojowy ukraiński, który teraz, lecąc do Hiroshimi tym francuskim samolotem rządowym, poleciał do Dżeddy, do Arabii Saudyjskiej, na szczyt Ligi Państw Arabskich. I tam ten swój program raz jeszcze przedstawił, a jego punktem wyjściowym jest co? Warunkiem zasiadania za stołem jest powrót wszystkich utraconych ziem. No i tutaj jest duży ambaras i zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Tylko panie profesorze, jak jeżeli chodzi o tę rolę Chin przy ewentualnym procesie pokojowym, czy Stany Zjednoczone mogłyby do tego dopuścić? Stany, które najwięcej zainwestowały w pomoc Ukrainie, ten wolumen, jeżeli chodzi o pomoc militarną i każdą inną, jest największy, prawda? Stany mogą wpłynąć na Ukrainę. Jeśli odcięłyby tę kroplówkę, to nawet tej wojny by nie było, prawda? Teraz już tego nie wolno zrobić, bo to byłaby ogromna porażka prestiżowa i strategiczna Zachodu. Natomiast Stany nie mają bezpośredniego przełożenia na Władimira Władimirowicza, natomiast Chiny mają, bo Chiny są tak mocno powiązane z Rosją gospodarczo, handlowo, strategicznie, politycznie, militarnie, że Chiny są jedynym organizmem na globie, który może na Putina czy jego następcę wpłynąć. Nie jest to symetryczne powiązanie. Tu nie ma symetrii, panie profesorze, jak rozumiem. Nie ma symetrii. Chiny mają dźwignię nacisku, bo Rosja jest skazana na wsparcie, bo Chiny są nie tyle skazane, co chcą i tanio kupują, podobnie jak Indie, rosyjskie surowce, ropę, gaz, a nawet drzewo z Syberii. No, ale Rosjanie są skazani chociażby na 5G, na Huawei, na nowe technologie, na nowy sprzęt made in China. I w tym sensie tu jest związek dosyć trwały, mimo że to nie jest sojusz. To jest jak w chińskim powiedzeniu. Śpią w jednym łóżku, ale mają różne sny. To jest klasyczne małżeństwo z rozsądku, gdzie łączą ich tylko i wyłącznie interesy. A ile tam jest zaszłości, boleści i problemów. Także terytorialnych przecież. A to takie mapy mam chińskie, że tak rząd 1 000 000 km², Polska dla porównania ma 312 tysięcy, czyli ponad 3 Polski tam roszczenia by były zresztą. Bardzo ważne, te szczyty, o którychśmy rozpoczęli naszą rozmowę, trochę to przykryły, ale Chińczycy wywalczyli sobie po raz pierwszy od 1860 roku, że port znany nam jako Władywostok znowu się nazywa Wei Highway i jest portem wewnętrznym Chin. To znaczy, że już służb celnych i innych rosyjskich tam nie ma, on już służy Chinom. A jeszcze, no to symbolicznie faktycznie. Prawda? A jeszcze na dodatek z Chin do tego Wei Highway, czyli Władywostoku, budowana jest szybka kolej chińska, no więc... Panie profesorze, tak to się dzieje. To Chiny mogłyby, no może nie w każdej chwili, to byłoby nadużycie, ale Chiny jako jedyne mogłyby zakończyć tę wojnę? Mogłyby nie, doprowadzić jako jedyne, do zakończenia? Nie, nikt nie zakończy jako jedyny. Są dwie strony i tu są dwie wojny nakładające się na siebie. Jedna jest wojną prawdziwą, kinetyczną, krwawą, brutalną. Widzieliśmy to w ostatnich miesiącach i tygodniach. Ale o to przełożenie na Rosję mi chodziło, że nikt nie ma takiego jak Chiny.
przełożenia na Rosję mają tylko Chiny. Mhm. No i nie tym mają, tropem mimo, że mógłbym Narendra Modi, jedyne mogłyby Indie, taką presję wywrzeć na Rosję, Moskwę, tak. Żeby... Ale z drugiej strony potrzebni są Amerykanie. Czyli potrzebny jest dialog chińsko-amerykański, żeby to było porozumienie trwałe. Bo koślawe można jakoś próbować wymusić. Wymuszono co nieco po I wojnie światowej w traktacie wersalskim. Długo i zaraz się nie otrzymałem. Mussolini i Hitler się pojawili i był rewizjonizm. Panie profesorze, ale to nie oczekujemy niemożliwego, jeżeli mówi pan profesor, że no, potrzebne jest jakieś porozumienie, jakiś dialog chińsko-amerykański, no a w realiach tej, jak też pan profesor często to określa, zimnej wojny, ten dialog jest możliwy w tak ważnej kwestii? Powiedziałbym tak. Na koniec szczytu G7 było wystąpienie krótkie Joe Bidena, kiedy on w enigmatyczny sposób powiedział, że należy spodziewać się odwilży w stosunkach chińsko-amerykańskich. Ja tę wypowiedź interpretuję tak, że w tym tygodniu, kiedy rozmawiamy, do Pekinu leci pani Janet Yellen, czyli szefowa finansów amerykańskich, a więc już jest dialog. Natomiast papierkiem lakmusowym dla mnie będzie bardzo głośne, zawsze w czerwcu się odbywa, Forum Bezpieczeństwa w Azji, najważniejsze, Shangri-La w Singapurze. Tam w ubiegłym roku był dialog szefa Pentagonu i chińskiego ministra obrony narodowej. I teraz nowy minister obrony, generał Chang Liu, jest na liście proskrypcyjnej amerykańskiej, czyli nie powinien do Singapuru polecieć. Jeżeli Amerykanie zrobią jakiś ruch i dojdzie do takiej rozmowy szefów resortów obrony, no to rzeczywiście będziemy mieli pewną nową jakość, ale ja złudzeń nie mam. Nawet Xi Jinping z Bidenem na grupie G20 na Bali w listopadzie ubiegłego roku rozmawiali i mówiono też o odwilży, a potem przyszedł balon jeden, drugi, jeden został strącony. To jest strukturalne zderzenie dwóch wielkich mocarzy i tutaj złudzeń nie ma, ale ci mocarze mogą podzielić się strefami interesów i jeśli chodzi o konflikt ukraiński, mogą się jakoś ze sobą dogadać. Panie profesorze, jeżeli chodzi o ten nowy porządek świata, bo też pan profesor w wielu wywiadach tak w ostatnim mówię. Czasie mówił, że on się kształtuje właśnie, że obserwujemy dopiero ten proces tworzenia się nowego porządku, to te ostatnie procesy pokazują nam jedno, że to będzie świat już bez Rosji w roli takiego globalnego mocarstwa, bo no, terytorialnie oczywiście Rosja no, zawsze będzie miała globalne, aspiracje, no bo zajmuje chyba, taką część... coś więcej niż... No tak, uszczkną te Chiny trochę, tak, to prawda, ale to już widać, że to jest jakiś rys charakterystyczny dla tego nowego ładu, nowego porządku. Rosja z radykalnie ograniczoną rolą? I Stany Zjednoczone, i poniekąd Zachód, może mniej Europa Zachodnia, i Chinom już się to udało, bo pokazały, grają na osłabienie Rosji, ale obydwu, chyba i Stanom też nie zależy, żeby Rosja była w totalnej zawierusze, no bo wtedy trudno to by było w jakikolwiek sposób kontrolować. Natomiast jeżeli chodzi o ład światowy, to my żyjemy w klasycznym bezładzie albo w między epokami. Stary ład, ten sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę, nie wróci. Nie ma status quo ante, nie ma powrotu do tego, co było. Jesteśmy w okresie przejściowym, z którego wyłoni się jakiś nowy ład i są dwa zgrubne scenariusze na chwilę obecną. Jeden będzie taki, jak w słynnym komunikacie Xi Jinpinga i Putina z 4 lutego ubiegłego roku, że ukształtują się dwa obozy. Jeden liberalny, demokratyczny, zachodni pod kuratelą amerykańską i drugi znowu wschodni, autokratyczny, nieliberalny, ale nie pod kuratelą Kremla, tylko siedzibą władz chińskich Chunanhai. To jest bardzo prawdopodobne, ale i Chińczycy, i Hindusi, i inni nie chcą tego. I rozpoczęła się wielka gra o światowe południe. Kogo do Hiroshimy zaproszono? Proszę zwrócić uwagę. Indie, Indonezję, Brazylię. Wszystkie najliczniejsze, najludniejsze wschodzące rynki. Kto będzie po stronie
tego, czy po stronie Chin, czy po stronie Stanów Zjednoczonych, po stronie Zachodu czy Wschodu, z Afryki, z Ameryki Łacińskiej. Gdzie będzie Iran, gdzie Arabia Saudyjska, gdzie Indie, gdzie Indonezja, gdzie Egipt. I o to toczy się gra. Ale może będzie wszyscy są w ruchu. Ale może właśnie będzie ten, może to jest ten nowy porządek już, panie profesorze. Nie, to nie jest porządek. Że będzie to jest jego immanentną częścią ten ruch i balansowanie między tymi potęgami. To jest pozycjonowanie się, to jest zupełnie nowa sytuacja, jakiej nie znamy od II wojny światowej w ogóle, że w ruchu są wszystkie mocarstwa. I Japonia, i Chiny, i Indie, i Iran, i Turcja. I one teraz będą szukały swojego miejsca w szeregu, ustawiały się i z tego się coś wyłoni. A może taki rozedrgany świat? Może to jest właśnie nasza rzeczywistość? No to byłoby nieszczęście dla nas. No to w drgawkach i w malignie żyć całe życie, ani pana, ani ja byśmy nie chcieli. Wobec tego lepiej, żeby się to jakoś ułożyło, ale to będzie na pewno niejednobiegunowa chwila amerykańskiej dominacji, jaką automatem mieliśmy po rozpadzie ZSRR. Jasne. Panie profesorze, to jeżeli chodzi o Stany i bliskość Polski, no bo my ewidentnie trzymamy tutaj stronę Stanów Zjednoczonych, ale czy zdaniem pana profesora coś się może zmienić, jeżeli w Polsce doszłoby do zmiany władzy i bardziej orientowalibyśmy się zdecydowanie na Berlin i Brukselę niż na Waszyngton, a Zachód Europy też nie jest tak mocno, też bardziej niuansuje i nie jest aż takim sojusznikiem Stanów, jak my, te ostatnie wizyty w Chinach zresztą przecież. Tu jest znowu kilka zachodniej Europy. To chodzi mi o to, czy pozycja Polski, zdaniem pana profesora, jeżeli doszłoby do zmiany władzy, mogłaby się znacząco zmienić? Kilka czynników znaczących. Stany Zjednoczone są eksporterem surowców energetycznych w wyniku rewolucji łupkowej, a Niemcy czy Francja nie są. Rozpadł im się rynek rosyjski, nie mogą sobie pozwolić w szybkim tempie na stratę rynku chińskiego. I zrezygnowali z atomu Niemcy jeszcze w tym wszystkim, co się już w głowie nie mieści. No i z tego wynikają napięcia i trudności w relacjach transatlantyckich, co Chiny starają się do swoich celów wykorzystać. Pamiętamy kontrowersje po wizycie Macrona w Chinach. To jest jeden element. Drugi element jest taki, że ja powielam linię Giedroycia powtórzoną przez Zbigniewa Brzezińskiego, że Polska będzie silna na arenie międzynarodowej, jeśli będzie dobrze ulokowana na Zachodzie. Ale Polska nie jest dobrze ulokowana w tej chwili na Zachodzie. Ewentualnie jest powiernikiem i bliskim współpracownikiem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A pocztą. Ale z Europą Zachodnią już jest dużo gorzej. I w związku z tym mam trzecią tezę, niepopularną, ale uważam, że to będzie papierek lakmusowy, czy możemy do tego statusu, o który pan pyta, ważniejszego. Mocarstwowego regionalnie. Żebyśmy wrócili do Trójkąta Weimarskiego, bo wtedy jest tradycyjna oś Paryż-Berlin i wchodzi najsilniejsze państwo z tak zwanej nowej Europy, Warszawa. Dlaczegośmy z tego rezygnowali? Potrzebne Paryżowi i Berlinowi, panie profesorze? Czy to nie jest też trochę tak, że oni Polskę wypchnęli w jakiejś części? Polska się sama wypycha. Z ich punktu widzenia tam toczą się poważne debaty. W Brukseli niedawno byłem. Czy myśmy nie popełnili strategicznego błędu, Węgry i Polskę do Unii przyjmując? Bo my się zachowujemy tak, jak barbarzyńcy. My w Budapeszcie czy w Warszawie nie szanujemy reguł, czyli tych kryteriów kopenhaskich. Dzisiaj, gdybyśmy aplikowali, no to by została nam cała suwerenna Polska w rozumieniu Zbigniewa Ziobro. Ale panie profesorze, no tyle Niemcy gospodarczo, przecież polski rynek tak się otworzył przy takiej różnicy, jeżeli chodzi o gospodarkę Niemiec-Polski, że myślę, że jest, że tak poważnie nikt nie rozważa, w sensie nie żałuje tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej, bo Europa też na tym zyskała. Oczywiście tak, jest to nawet rozwój zależny, to jest zdefiniowane w nauce. Oni skorzystali, ale i myśmy skorzystali. Jasne. Wystarczy pojeździć samochodem, prawda? Po Polsce. Tego nie kwestionuję. Dokładnie. W tym sensie ja uważam, że Polska powinna bardziej się wybijać na samodzielną rolę, ale
najpierw trzeba zmienić dane statystyczne. Jeżeli mamy 30% handlu tylko z Niemcami, a 80% handlu z Europą Zachodnią po Brexicie, no to najpierw to zmieńmy, a dopiero walczmy. A my z nimi walczymy, a mamy taką właśnie statystykę. To jest na głowie postawione. To pytanie teraz od jednego z naszych widzów, pytanie z czatu. Jaka powinna być polityka Polski w zakresie pasa i szlaku? Rozumiem, że o Chiny tutaj oczywiście. Oczywiście. Chodzi. I przypomnę też Państwu, że pytania można zadawać z hashtagiem pytanie, to wtedy trafią do Pana Profesora. Łapki w górę, udostępnianie naszej rozmowy też jak najbardziej wskazane. I teraz Pan Profesor. Ja twierdzę z uporem maniaka, że jest w interesie Chin po raz pierwszy w ich długich dziejach, żeby być w Polsce. Nie dlatego, że Polskę pokochali albo podobają się im te czy inne polskie władze. Mhm. Tak wynika z mapy. Dla nas było historyczne przekleństwo między Rosją a Niemcami. A z punktu widzenia Indii czy Chin, to jest najlepsze wymarzone geostrategiczne położenie. Logistycznie też, tak? Dokładnie. Tak, hubem dla Ukrainy z jakiegoś powodu, tak samo dla Europy Zachodniej. Stąd jedwabny szlak lądowy idzie przez Małaszewicze. Nie chciały polskie władze, nie dały działki. To zamiast przez Łódź idzie przez Kutno i dalej w kierunku Europy. I teraz jesienią tego roku już to nowy szef dyplomacji chińskiej Qinkang ogłosił, że będzie trzeci szczyt jedwabnego szlaku po pandemii, no i częściowo po wojnie ukraińskiej, która południową nitkę prowadzącą na Węgry zupełnie rozbiła, no bo wiadomo jak Ukraina wygląda, prawda? I w tym sensie tu jakieś nowe perspektywy i nowe szanse się pojawią. Ja uważam, że powinniśmy z tego skorzystać. Jestem w mniejszości. I oczywiście jest jeden element, że Chińczycy mają swoje interesy, które nie są tożsame z naszymi. Ale jeżeli rozpoznamy ich zarobić, tak, interesy i oni tu są z dużymi pieniędzmi, dlaczego z tego nie skorzystać, jak oni i tak przez nas, poprzez nas idą do Niemiec, do Beneluxu, do Skandynawii, a nawet do Włoch. To w tym kontekście CPK, panie profesorze, to jest taka wizja, pomysł, inwestycja wydająca się bardzo potrzebna chyba, tak? Ja powtórzę to, co już powiedziałem. Dopóki będziemy mieli popis i wewnętrzną polaryzację, to wszystkie inne programy schodzą w cień i są tylko pokazuchą. Przepraszam, że używam terminu spoza Buga i być może z języka teraz niepopularnego. W tym sensie my powinniśmy najpierw budować siłę struktur i instytucji państwowych, bo bez tego żadne CPK, czy jakiś inny przesmyk suwalski, czy inny kanał, nawet jeśli będzie zbudowany, to jest... My mamy nieszczęście, że mamy zamiast racji stanu, mamy rację partii politycznych. To jest diabelstwo, z którym ja sobie nie radzę. Ale panie profesorze, tak jak na przykład pomyślę sobie o krajach niektórych zachodniej Europy, nie wiem, Belgia, w której... Ile tam było tego rządu? Rok chyba i jakoś funkcjonowała. No, bywają kryzysy polityczne, bywają ostre spięcia. Czy u nas naprawdę to przybrało, czy przybiera jakiś taki niebezpieczny wymiar, zdaniem pana profesora? Tak, przybiera niebezpieczny wymiar i to nie znaczy, że ja optuję za rozwiązaniem węgierskim, które też wyjątkowo dobrze znam, no bo... gdzieś na granicy autorytaryzmu. Viktor Orban to już są rządy jednej ręki, to są rządy jednoosobowe. I jeszcze skorumpowane. W tym sensie to też nie jest żadna alternatywa. Natomiast dobrze funkcjonujące instytucje, począwszy od służb specjalnych, od MSZ-u, od banków i tak dalej, to wszystko, jeżeli dobrze funkcjonuje, to i państwo dobrze funkcjonuje. Natomiast z tym są problemy, bo to jest upartyjniane, a powinno być państwowe, począwszy od mediów zwanych publicznymi, które są rządowe. Tymczasem my jesteśmy w Unii Europejskiej, są kryteria kopenhaskie i mówią demokracja liberalna. To nie tylko trójpodział władzy i praworządność. To niezależne od ustawodawstwa władzy wykonawczej i sądowniczej, niezależne od nich, a szczególnie od rządu, media. I niezależne od nich, a szczególnie od rządu, społeczeństwo obywatelskie.
I tu jest problem. Panie profesorze, to od krajowego podwórka trochę odejdźmy. Ja państwa cały czas zachęcam do zadawania pytań panu profesorowi. Hashtag pytanie oczywiście i za chwilę do pana profesora trafi, a że jeszcze kilka minut mamy, to chciałem pana profesora jeszcze zapytać o to, na czym pan się zna najlepiej, czyli o Chiny i samego już Xi Jinpinga, który od ponad dekady rządzi Chinami i na kolejną kadencję został wybrany, więc... Może i dożywocie. Kolejne 5 lat, a ma 70, więc dożywocie to może być jeszcze długi czas. Ponad dychę wygląda, że nawet takie ma zamiary. To jest, panie profesorze, bardzo... najważniejszy polityk od czasów Deng Xiaopinga? Nie, nawet od Mao Tse-tunga. To jest polityk bardzo ambitny, bardzo narodowy i populistyczny w swych poczynaniach. Wyeliminował wszystkich przeciwników politycznych na scenie. Tam jest scena jedna, Komunistyczna Partia Chin. To jest 96 milionów ludzi i to nie jest partia w naszym rozumieniu. To jest tamtejsza elita władzy. I Xi Jinping, dochodząc do władzy, uruchomił bezprecedensową kampanię antykorupcyjną i wyeliminował przeciwników. Następnie, jak tylko wszedł na scenę, zaczął głosić hasła Wielkie Marzenie, Wielki Sen Chiński, Chinese Dream, a później wypełnił to treścią, że to są cele na stulecie komunistycznej partii. To już było 1 lipca 2021 roku. Pozbyto się skrajnej biedy, czyli dochodów 2 dolary dziennie na osobę. To już w Chinach tego przynajmniej oficjalnie nie ma. I zapowiada budowę do 2035 roku społeczeństwa już dobrobytu. Czyli chcą wyprowadzić Chiny na pozycje mniej więcej takie, jak ma dzisiaj Korea Południowa czy Japonia, w sensie dochodów na głowę mieszkańca. To jeszcze jest daleko. Równocześnie zwieńczeniem tego całego procesu ma być drugi cel na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, czyli bagatela na 1 października 2049 roku. Xi Jinping nie dożyje, więc stawia cele pośrednie i że Chiny wtedy mają być znowu kwitnącą cywilizacją o socjalistycznym charakterze, cokolwiek by to nie brzmiało. I to jest cel, ale nie będzie. I to się nazywa wielki renesans czy wielkie odrodzenie narodu chińskiego. To jest codziennie w mediach. Ja nawet taki tom Wielki Renesans opublikowałem obszerny. Chcąc do tego dojść, nie da się tego zrobić, jeżeli są dwa organizmy z Chinami w nazwie po obu stronach cieśniny tajwańskiej. Bo z jednej strony jest Chińska Republika Ludowa, Chiny Ludowe, komunistyczne czy kontynentalne, a po drugiej jest Republika Chińska na Tajwanie, przedłużenie w sensie nawet konstytucyjnym rządów Chiang Kai-sheka. W tym znaczeniu, jasne, tylko myślałem, że i tak sojusznika, politycznie... sojusznika Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, ale jeżeli chodzi jeszcze o samego Xi Jinpinga, to zdaniem pana profesora to jest już ten poziom, że no w zasadzie partia jest tylko narzędziem w jego rękach, zupełnie już tak. Ta władza jest nie do zakwestionowania i z zewnątrz? Nie ma kogoś, ani grupy ludzi, środowiska, frakcji w partii, która jest w stanie go odsunąć od władzy. To co sprawiło, że no nie na tę dziesięciolatkę, jak jego poprzednicy przejął władzę, tylko być może dożywotnio, no bo on przejął już rozpędzone Chiny. To nie jest tak jak w historii Deng Xiaopinga, który odniósł je i wprowadził na te nowe tory zupełnie. Tylko tutaj no 2013 rok, no to już przecież no wszystko szło w tym kierunku, w którym idzie dzisiaj. Xi Jinping zaraził Chiny nacjonalizmem i wiarą w potęgę. Ma ogromne poparcie w partii, ma ogromne poparcie w społeczeństwie, jest popularny, co nam trudno sobie wyobrazić. Podobała się również ta jego kampania antykorupcyjna, bo korupcja była niebotyczna rzeczywiście. A nie zaszkodziło mu to, nie wiem, czy nie sam był słowo, ale szaleństwo covidowe? Bo Chiny przecież w tym covidzie to można było pogubiły to. Tutaj szaleństwo covidowe spowodowało, że popełnił duży błąd, bo trzymał się zbyt długo strategii zero tolerancji dla covidu. Ale proszę zwrócić uwagę, kiedy młodzież chińska w listopadzie ubiegłego roku błyskawicznym tempie
podpaliła Chiny i wyszła na ulicę i zaczęła krzyczeć Xi Jinping, siataj, zejdź ze sceny, to w ciągu tygodnia politykę odwrócono. To się niektórym... Ma ucho, tak, Xi Jinping? Jeszcze ma. Natomiast ja mam mantrę, którą należy powtarzać bezustannie i również Chińczykom ją mówię. Autokracja na krótką metę może być skuteczna, bo można szybko przekręcić wajchę i zmienić kierunek. Ale autokracja albo totalitaryzm na długą metę to jest recepta na katastrofę. Tak mówi historia powszechna i tak mówi historia Chin. Mao Tse-tung, gdyby zmarł w 1957 roku przed wielkim skokiem, nie doprowadziłby do wielkiego głodu, a potem rewolucji kulturalnej. Wszystkie nieszczęścia na koniec życia sprowadził. No to jaki z tego wniosek, panie profesorze? Że Xi Jinping prowadzi Chiny na skraj przepaści? Nie, ja uważam, że on ma 5 lat na załatwienie sprawy najważniejszej, od której dostał mandat od komunistycznej partii na ubiegłorocznym 20. zjeździe. Doprowadzić wszelkimi możliwymi środkami do zjednoczenia Tajwanu, bo ma poparcie. Jeżeli mu się uda, jego portret zawiśnie w bramie Tiananmen obok Mao Tse-tunga, bo Mao Tse-tung rewolucję komunistyczną zaczął, a Xi Jinping w rozumieniu chińskim ją dokończył. Ale jeżeli mu się nie uda, to jest jedynowładztwo. Wtedy wszystkie grzechy spadną na niego i to nie jego portret, a on sam będzie wisiał. Może niekoniecznie w bramie Tiananmen. A jeżeli chodzi o Tajwan, panie profesorze, to w przyszłym roku, dobrze kojarzę, są... Ja bym prosił, żeby uważać na dwa papierki lakmusowe w kontekście Tajwanu. Pierwszy w styczniu 2024 roku są tam wybory. Jeśli by wygrał Kuomintang, to on może pójść na próbę porozumienia pokojowego z Chinami kontynentalnymi. To nie musi się stać, to nie jest przesądzone, a społeczeństwo tajwańskie dobrze pamięta, co zrobiono niedawno w Hongkongu, więc ono tego porozumienia z Chinami nie chce. W sensie włączenie takie zupełnie do No włączenie w, pod jednego cesarza, prawda? Natomiast drugie wybory to są wybory amerykańskie w przyszłym roku. Może Donald Trump nie wygra, bo będą go po sądach ciągali, ale mogą wygrać trumpiści, szczególnie ten gubernator Florydy. No, a wtedy albo jakiś bilateral deal, albo ostra nawalanka z Chińczykami, dopiero wtedy się zacznie. Wszystko najciekawsze... Zmiennych faktycznie. Panie redaktorze, wszystko co najciekawsze dopiero przed nami. Przed nami też ciekawe pytania od naszych widzów. Poprosiłbym o takie krótkie w miarę odpowiedzi, panie profesorze, bo pytań jest parę. Czy mamy jakiś wspólny interes z Chinami? Tu mam wrażenie, że częściowo już pan profesor mówił, prawda, o tych... No ten jedwabny szlak, że jeżeli oni tu wchodzą i oni są w całym naszym regionie, to niekoniecznie ich trzeba wypychać, no bo oni idą do Niemiec, tylko dobrze rozeznać. Mamy takich specjalistów, ludzi wykształconych w Chinach czy na Tajwanie. Można to byłoby zrobić i prowadzić rozsądną politykę, ale grać na wielu fortepianach. My na razie gramy na amerykańskim. Ale tutaj w takim największym skrócie Polska centrum logistycznym Chin na Europę Zachodnią. Nie, bo jesteśmy centrum logistycznym Amerykanów. W rozkroku się nie da, bo można narazić sobie pewne partie ciała. Kolejne pytanie, panie profesorze. Jaką politykę powinna prowadzić Unia Europejska wobec Węgier? Węgier oczywiście Viktora Orbana. Wyrzucić. Wyrzucić z Unii Europejskiej? Tak. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy są takie mechanizmy, właśnie to jest jeżeli chodzi problem. O wyrzucenie z Unii Europejskiej. To też zrobi coś innego, nie da pieniędzy. No, a jeśli, już... Bo teraz, no, na Węgrzech teraz właśnie byłem. Za 3-4 dni będzie nowa debata w Parlamencie Europejskim, bo u nas KPO i procedura praworządności to jest z nadania Komisji Europejskiej i Timmermansa. Oni nadali wniosek w sprawie polskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A na Węgrzech jest poważniej, ponieważ w sprawie węgierskiej było głosowanie w Parlamencie Europejskim. I teraz... Większe umocowanie polityczne. Większe umocowanie, większe osadzenie. I teraz parlament zrobi znowu jeszcze w maju wielką debatę o Węgrzech. To zieloni rozkręcili w Parlamencie Europejskim. Czy Węgrom w ogóle jakiekolwiek euro można dać? Ale równocześnie
panie redaktorze, przygotowujmy się, 31 maja bieżącego roku Gosiego, tak? Będzie Viktor Orban 60-latkiem, a już w ubiegłym roku z ambon głoszono, że jest największym władcą Węgier od czasu króla świętego Stefana. Więc ja się wcale nie zdziwię, jak w węgierskich parafiach dzwony zabiją. Na 60. urodziny Viktora Orbana. Kolejne pytanie, panie profesorze. Czy to prawda, że w Chinach znikają małe firmy, sklepiki i restauracje? Częściowo prawda. I ucieka mały kapitał, nie ten duży. To było związane z... Ale to mały ma gdzie uciekać? No, tak myślę, jest o małych sklepikach, gdzie on ma... Najczęściej ucieka w trzech kierunkach, szczególnie jeden. Uczulam, zresztą napisałem kilka esejów, byłem niedawno w Indiach. Ucieka do Bangladeszu, ucieka do Wietnamu. A przyjmują, co najmniej kapitał musi być, a przyjmują, żeby... bardzo chętnie Indie. Wszystko, co z Chin ucieka, i chcą z tego świadomie korzystać. Ale no, z tego, co rozumiem, to jak ktoś ma mały sklepik czy małą restaurację, to założy drugą. To chyba nie jest łatwo wtedy. No nie jest łatwo, kraju. Ale skończył się COVID również w Chinach. Chiny się otwierają. A bo to rozumiem, że to mogło być. Mogło to oczywiście COVID był podstawą. Straszliwie długie lockdowny, które zamykały na dwa i więcej miesięcy całe miasta. Panie profesorze, to jeszcze wracając na chwilę do Xi Jinpinga, chciałem zapytać, czy to jest dzisiaj, biorąc pod uwagę to, jaką on ma władzę skupioną w swoich rękach i jak ta władza jest mało ograniczona, to czy to jest najpotężniejszy człowiek na świecie dzisiaj? No, na pewno w Chinach. A od tego, jak interpretujemy Chiny, będziemy dla jednych będzie najgroźniejszy, dla drugich najpotężniejszy, dla trzecich będzie najobrzydliwszym satrapą, no, ale to może autokratą być, i tak satrapą dalej. Może być obrzydliwy, ale chodzi mi o samą w sensie władzę, władzy, o mocno, bo jednak prezydent Stanów Zjednoczonych jest mocno ograniczony przez demokratyczny w sensie system. Prezydent Rosji jest dużo słabszy, słabością swojego najsilniejszy. Kraju. Najsilniejszy. Mhm. Natomiast, żeby było śmiesznie, dotychczas Joe Biden miał dwa dopiero State of the Union i w tym tegorocznym, oczywiście orędzie o stanie państwa, poświęcone polityce wewnętrznej. I nie było nawet o Rosji i wojnie na Ukrainie, ale było parę akapitów poświęcone Chinom. I Biden dwukrotnie krzyczał z trybuny przed amerykańskim kongresem: pokażcie mi polityka na globie, który chciałby dzisiaj zająć fotel Xi Jinpinga. Tyle ma wyzwań, tyle ma bólów głowy, tyle ma zagrożeń. No ale tak to jest z tą władzą, panie profesorze, że ona z jednej strony o ból głowy nie jednego przyprawi i nie na stryczku skończy stosie i tak dalej, ale biorą. To wszystko ciągnie i to, jak ja z politykami wieloma na co dzień mam do czynienia, to widzę już, co się teraz dzieje w kampanii, jak jednak takie rzeczy jak, nie wiem, przejęcie władzy przez opozycję, utrzymanie władzy przez PiS, to wszystko ma znaczenie, ale najważniejsze jest mandat. To nie przejęcie władzy, tylko kraj. Że tam po drugiej stronie może być. Utrzymanie władzy jest sztuką. To jest istotne. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bogdan Góralczyk, sinolog, politolog, Uniwersytet Warszawski. Państwu dziękuję za uwagę, za wysłuchanie, komentowanie, zadawanie pytań, jeżeli chodzi o rozmowę z panem profesorem, ale zapraszam na drugą część naszego programu. Moim gościem będzie za chwilę Witold Jurasz, a teraz specjalnie dla państwa fragment wczorajszego wieczornego ekspresu, którego gościem był jeden z polskich ochotników walczących na Ukrainie, oczywiście po ukraińskiej stronie. Jeżeli chodzi o morale w tej chwili, morale są bardzo dobre, bo my jak gdyby mamy taką świadomość, że prawdopodobnie pójdziemy z dwóch flank, otoczymy miasto i je zdobędziemy. Odetniemy ich całą logistykę i bardzo łatwy sposób zdobędziemy całe miasto, a nie będziemy walczyć tak jak oni walczyli o każdy metr. W tym momencie też grupa Wagnera, z którą my tam głównie się biliśmy, to grupa Wagnera szła szturmem na nas, jeden oddział za drugim, jeden za drugim. Oni chcą się wycofać. Więc to znacznie ułatwi tą pracę. Jeżeli to by się nie udało, w te morale faktycznie może spaść. Bo Bachmut
był i jest symbolem. Kolejnym gościem Wieczornego Ekspresu jest Witold Jurasz, publicysta Onetu, były dyplomata. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Mieliśmy taki spór, spięcie dyplomatyczne w ostatnich dniach. Rzecznik polskiej dyplomacji dr Łukasz Jasina w Onecie swoją drogą powiedział, że prezydent Zełenski powinien przeprosić Polskę za rzeź wołyńską. No, odpowiedź ukraińskiego ambasadora wywołała duże poruszenie. Zacytuję te słowa. Wszystkie próby zmuszenia prezydenta Ukrainy lub Ukrainy do tego, co musimy zrobić w związku z naszą wspólną przeszłością, są niedopuszczalne i godne ubolewania. Tak napisał Wasyl Zwarycz. Czy pana zdaniem niedopuszczalne i godne ubolewania nie są jednak te słowa ambasadora ukraińskiego? Myślę, że w ogóle warto unikać słowa niedopuszczalne, oburzające, skandaliczne. Tak szczerze uważam, że tu się nic tak naprawdę wielkiego nie stało. Ja jestem bardzo krytyczny i wyrażałem to na piśmie w stosunku do Łukasza Jasiny. Napisałem kilka razy złośliwe komentarze na temat jego wypowiedzi, ale akurat ta w mojej opinii nie była w żaden sposób niedyplomatyczna, szczególnie, że to nie jest tak, że tam padło jedno pytanie, jedna odpowiedź. Magdalena Rigamonti, która prowadziła ten wywiad, zadała bodaj 3-4 pytania na temat kwestii wołyńskiej i na pierwsze 2 albo 3, już nie pamiętam dokładnie, Łukasz Jasina odpowiadał w sposób wymijający, czyli ewidentnie nie chciał jakoś powiedzieć czegoś zdecydowanego czy ostrego. No, potem powiedział, że to, co się stało na Wołyniu, rzeź wołyńska, zbrodnia ludobójstwa w stosunku do mieszkających tam Polaków, bo pamiętajmy, że to było, różne są dane, no ale możemy tak założyć, że mniej więcej 100 tysięcy ludzi, no, że nie została popełniona przez Ukrainę współczesną, no ale tym niemniej moglibyśmy oczekiwać od prezydenta Zełenskiego jakichś dalej idących gestów. I ja nie widzę w tym niczego skandalicznego, bo podzielam tą opinię, że moglibyśmy. Oczywiście pojawia się często w Polsce kontrargument, że to nie jest dobry czas, tylko że ja pamiętam, jak wojny nie było i też zawsze słyszałem, że to nie jest dobry czas. Reakcja ambasadora Ukrainy była, powiedziałbym, ona nie była skandaliczna, ona nie była niedopuszczalna, ale jeżeli ktoś tutaj niewłaściwa, tak? Odleglejszy od norm dyplomatycznych, to raczej bym powiedział, że w tym wypadku ambasador Ukrainy był odleglejszy. Ale ja mu się nie dziwię, dlatego że my niestety w Polsce wpadamy ze skrajności w skrajność. PiS wpadł ze skrajności w skrajność, bo ja przypominam, że PiS w 2000 mniej więcej roku zdołał się pokłócić z Ukrainą o Wołyń, bo w ogóle już niczego PiS nie interesował poza Wołyniem. Natomiast później, kiedy teraz wybuchła wojna, no to z kolei jakiekolwiek słowa, że Ukrainę trzeba wspierać, to było szufladka ruska-onuca, włożenie, każde wyjście spoza tego obrębu. Wie pan co, no gorzej pan Michał Bilewicz powiedział, że tylko nie wiem, czy to było o Łukaszu Jasinie, czy to było, wziąłem go, bo ktoś, kto oczekuje zapłaty za ratowanie życia, wolność szmalcownika. Jeżeli o mnie, to szczerze powiedziawszy, pozwę pana Bilewicza. Jeżeli Łukasza Jasina, to prawda, o Łukaszu Jasinie, przypominam, Łukasza Jasina go pozwać. Dlatego, że nikt nie oczekuje zapłaty za popieranie Ukrainy. Oczekuje przyjaźni. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale przez chwilę było pana słabo słychać, była słaba jakość tego połączenia i poprosiłbym tylko o powtórzenie, jeżeli chodzi o pana Bilewicza, za co ten pozew wchodzi w grę, bo tutaj przez chwilę tak szarpane było połączenie. Jeżeli pan Michał,
Tak, jeżeli pan Michał Bilewicz, pisząc o Łukaszu Jasinie, porównał go do szmalcownika, no to prawdę powiedziawszy należy mu się pozew, bo to jest po prostu obelżywe. Jeżeli to był komentarz do mojego tekstu w Onecie, no to wówczas również należy mu się, chociaż może, nie wiem, może to nie warto się zniżać do takiego poziomu, bo przede wszystkim Michał Bilewicz po prostu kłamie i manipuluje. Nikt nie oczekuje zapłaty od Ukraińców. Oczekuje po prostu gestu, oczekuje wyciągnięcia dłoni, oczekuje objęcia braterskiego, oczekuje prawdy i empatii. Ja przy okazji, wie pan, w całej tej sprawie jednego w ogóle nie rozumiem. Mianowicie, otóż przez 30 lat tłumaczono Polakom, że jest taki standard na Zachodzie, do tego Zachodu Ukraina zdąża, że narody przepraszają za swoje przewiny z przeszłości. I dlatego, mimo że moi przodkowie nie mordowali nikogo w Jedwabnem i pańscy przodkowie nikogo w Jedwabnem nie mordowali, ale jednak jacyś Polacy Żydów mordowali, prezydent Kwaśniewski pojechał i przeprosił w Jedwabnem. I bardzo słusznie, że pojechał i przeprosił. Otóż jeżeli przez 30 lat tłumaczymy Polakom, że taki jest standard na świecie, a potem, jeżeli ktoś delikatnie wspomni, że oczekiwalibyśmy tego samego od Ukraińców, natychmiast jest nazywany nacjonalistą, to bardzo przepraszam, ale to jest materiał werbunkowy dla neonaziolskich, antysemickich organizacji, bo one zaraz powiedzą, aha, czyli Polaków to nie trzeba, ale Polacy muszą. To jest przecież dokładnie to, co głoszą wszyscy faszyści, wszyscy naziole i wszyscy antysemici, których niestety w naszym kraju też mamy. To zapytam w takim razie o zbliżającą się 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Czy to jest, będzie takie, sprawdzam dla władz Ukrainy, jeżeli w tym czasie nie pojawią się takie słowa, nie pojawi się to słowo przepraszamy, nie pojawi się no, jakieś przyznanie się do winy właśnie, wzięcie tej odpowiedzialności na siebie, na ukraiński naród, to będzie jakieś potężne rozczarowanie? Znaczy, panie redaktorze, ja nawet nie oczekuję powiedzenia przepraszam, oczekuję nawet, bo rozumiem, że ten czas dzisiaj jest dla Ukrainy bardzo trudny i rozumiem też, że pewne procesy wymagają czasu. Ale można trochę upłynęło. Język dyplomacji jest bogaty. Tak, język dyplomacji jest bogaty. Można powiedzieć, wyrażam ubolewanie. Można powiedzieć, moje serce krwawi. Moje serce jako Ukraińca krwawi. Wie pan, no, we dwóch byśmy usiedli, napisalibyśmy 15 różnych wersji. Każda byłaby dobra. I można by znaleźć jakąś, która byłaby dobra. Ale przede wszystkim jest jedna rzecz i nie rozumiem, że tego nie rozumieją ci, którzy są oburzeni. Chociaż mam wrażenie, że oburzenie na Łukasza Jasinę, podkreślam, daleki jestem... Od nie dalej niż miesiąc temu napisałem krytyczny tekst, w którym Łukasz Jasina nie był pozytywnym bohaterem. Ale mam wrażenie, że to jest taki, wie pan, odruch bezwarunkowy. Jasina, MSZ, PiS, no to w związku z tym druga strona musi, prawda, być po drugiej stronie, tak? No tylko, że to jest głupie, bo jak PiS powie, że Ziemia jest okrągła, to co? Opozycja ma głosić, że jest płaska? To jeszcze przypomnę tylko, że już na koniec tylko jednym zdaniem, że Łukasz Jasina był krytykowany jakiś czas temu, no już parę miesięcy pewnie minęło, albo i kilkanaście, może jak powiedział, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, więc z innych zupełnie pozycji wtedy był też bardzo ostro atakowany. Panie redaktorze, Ukrainę trzeba wspierać jednoznacznie i bardzo dobrze, że to jest robione, tylko że Ukraina gra twardo. No bo zresztą dzięki Bogu, że gra twardo, bo gdyby nie miała tej twardości w sobie, to by nie zdołała walczyć. I Ukraina, widząc, że Polacy nie są w stanie wypracować żadnego stanowiska, bo się kłócą między sobą, oczywiście, że nie będzie robić absolutne minimum, a nie absolutne maksimum. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo wiem, że czas pana nagli kolejne obowiązki. Witold Jurasz, publicysta Onetu, były dyplomata, był z nami. Nisko się kłaniam. Dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie.
Państwu dziękuję bardzo za uwagę, za to, że spędzili Państwo ten wieczór z Wieczornym Ekspresem. Wyniki sondy, pytanie, czy Polska w najbliższych dekadach stanie się europejską potęgą. Takie Państwu zadaliśmy godzinę temu. No i taki skromny optymizm w Państwie, mam wrażenie, bo tylko 20% głosujących stwierdziło, że tak, że Polska może być tą potęgą. 80% oczywiście, bo tylko dwie opcje w tej sondzie były, twierdzi, że nie, to się nie stanie. No a przypomnę, że profesor Góralczyk wskazywał na taką możliwość, no ale pod pewnymi warunkami ta wojna polsko-polska, zdaniem pana profesora, przede wszystkim musi się zakończyć. No miejmy nadzieję, że może tych emocji w polityce też w nas na co dzień będzie mniej. Tego na pewno państwu na ten wieczór życzę. A jeżeli chodzi o jutrzejszy wieczór, to już teraz zapraszam o 18:00. Hubert Biskupski zasiądzie na moim miejscu, a gośćmi Wieczornego Ekspresu i Huberta Biskupskiego będą ekspert do spraw wschodnich Marek Budzisz, a także publicyści Ewa Zajączkowska, Hernik i Jakub Dymek. My widzimy się znowu za tydzień. Miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia.